Dzień dobry, witam! Ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Zrestartujemy dzisiaj mózg. Dzisiaj dzień, w którym dzielę się z Tobą informacjami i odpowiadam na pytanie, dlaczego boli. Co środę spotykamy się, abym mógł Ci pokazać jakąś technikę akupresury. Coś, co naprawdę działa w przeciągu kilku sekund. Dzisiaj będziemy restartować nasz mózg w 60 sekund. Przetestuj to razem z nami od razu i napisz nam w komentarzu, jak to na Ciebie zadziała. Będziemy restartować nasz umysł, nasz mózg, a w zasadzie będziemy restartować przysadkę mózgową. Będziemy oczyszczać przestrzeń wokół przysadki mózgowej, która również znajduje się w płynach, która również znajduje się tak jakby w zatokach. Mamy zatoki szczękowe, mamy też zatoki klinowe, które są w okolicach właśnie przysadki mózgowej, w okolicach nerwu wzrokowego i zbierający się tam płyn, zbierający się tam mucus niestety czasami może powodować to, że na przykład przysadka mózgowa nie pracuje poprawnie. Przysadka mózgowa, czyli bardzo malutka część naszego mózgu wielkości fasolki, która produkuje najważniejsze hormony stymulujące pozostałe gruczoły w naszym ciele. Podstawowym numer jeden organem, elementem naszego mózgu jest podwzgórze. To podwzgórze jest takim twardym dyskiem naszego mózgu. Podwzgórze komunikuje się z przysadką mózgową, przekazuje jej informacje w mgnieniu oka z prędkością hiperświatła i przysadka mózgowa natychmiast produkuje hormon stymulujący inne gruczoły, takie jak na przykład jajniki, piersi, nadnercza czy chociażby tarczyca. Miliony, głównie Polek, chodzi zmęczona, wyczerpana, bez energii, z zimnymi dłońmi, przybiera na wadze, nie wie co się dzieje, ma stwierdzoną niedoczynność tarczycy. Na jakiej podstawie stwierdza się niedoczynność tarczycy? Na podstawie wyników m.in. TSH, czyli hormonu stymulującego, pochodzącego z przysadki mózgowej. Mam dla Ciebie coś, co działa w przeciągu kilku sekund. Mam nadzieję, że zadziała to dla Ciebie od razu. Jeśli będziesz taką osobą, która nie poczuje od razu zmiany, nie przejmuj się tym. Możesz zastosować to po raz kolejny, możesz to zastosować kilka razy. W pewnym momencie mam nadzieję, że zobaczysz, jak to działa. Dzięki za wszystkie paluszki, dzięki za wszystkie serduszka, dzięki, że dzielisz się tym filmem, bo dzięki Tobie te materiały docierają do wszystkich, którym te materiały są potrzebne. A teraz co? Technika. Technika jest bardzo prosta. Masz chwileczkę? Odłóż wszystko. Jeśli trzymasz komórkę, połóż ją w tym momencie. Weź swojego kciuka. Nie ma znaczenia, który to kciuk. Czy to lewy, czy to prawy. Ja sobie wezmę swojego prawego kciuka i lewą ręką, lewą ręką i palcami lewej ręki będę stymulował swój kciuk. Będę stymulował, poczekajcie tylko chwileczkę, już będziemy stymulować swój kciuk. Będziemy go stymulować w taki sposób, uwaga, będziemy go stymulować w taki sposób, że będziemy go przez 20 sekund naciskać w ten sposób. Bierzemy palec wskazujący i kciuka i ściskamy nasz czubek kciuka. Ściskamy czubek kciuka, ściskamy go przez 20 sekund, około 10 razy. Raz, dwa, mocno naciskamy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Już niektóre osoby mogą poczuć jakieś lekkie rozluźnienie w tylnej części nosa, tak jakby da się lepiej oddychać, ale teraz najważniejszy element. Bierzemy naszego kciuka i ściskamy go po bokach. Ściskamy go w ten sposób i przytrzymujemy od 30 do 60 sekund. Ucisk jest dość solidny. Ściskamy kciuka i niektórzy z Was bardzo szybko zauważą takie jakby oczyszczenie, takie jakby coś tam się wydarzyło, zrobiło się dużo więcej przestrzeni. Część z Was po zakończeniu tego ćwiczenia, tej stymulacji, poczuje dużo więcej energii, tak jakby nagle energia skądś się uwolniła. Po prostu przysadka mózgowa będzie w stanie połączyć się z, na przykład z Twoją tarczycą, aby pobudzić ją do funkcjonowania, do produkcji hormonów, których Ci być może w tym momencie brakuje do tego, żeby pobudzić Ci energię. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy od razu poczują technikę, ale większość z nas tak. Ja robiłem to ćwiczenie tuż przed i natychmiast poczułem tak jakby dużo więcej jestem w stanie oddychać przez nos. Przytrzymujemy, trzymamy od 30 do 60 sekund. Ja to sobie gadam, mam nadzieję, że już mija te 30 sekund, a Ty już bierzesz
dużo głębszy oddech i dużo więcej przestrzeni w Twojej głowie się znajduje, dużo więcej miejsca na to, żeby działać, żeby pomyśleć, żeby lepiej się poczuć i myślę, że te 60 sekund już mija w tym momencie, także kochani, mamy tutaj w tym momencie, te 60 sekund zaliczone. Napisz mi w komentarzu, jak się poczułeś. Możesz zrobić natychmiast na drugą rękę. Możesz zrobić, jeśli nie poczułeś, przycisnąć drugą rękę i stymulować drugiego kciuka. Teraz już prawą ręką stymuluję lewą dłoń i przytrzymać lewy kciuk. Obydwa kciuki działają na przysadkę mózgową. Obydwa kciuki restartują nasz umysł, restartują nasz mózg, pobudzają hormony stymulujące inne gruczoły w naszym ciele do dobrej pracy, do właściwej pracy, do takiej, jakiej jest potrzeba, abyśmy mieli mnóstwo energii, mnóstwo chęci do życia i żebyśmy nie musieli brać niepotrzebnych leków. To tyle na dzisiaj. Dzięki za paluszki, serduszka, podziel się z innymi. Do zobaczenia. Cześć!